Witam serdecznie w Galerii BWA w Olkuszu. Bardzo chciałem serdecznie powitać Andrzeja Stasiuka. Pisze o tym, ja wiem, jak się świat kurczę w tym, w umyśle odwzorowywuje, co jakieś ślady. Życie pozostawia w umyśle ludzkim. To jest chyba tak, kiedyś to myślałem inaczej, teraz myślę tak, że to jest najważniejsze, że jest ranek, jakiś ten widok i co on robi z umysłem, jak zapada głęboko, albo nie zapada, albo jak się człowiek ślizga umysłem, wrażliwością po nim. Tak, a tak w sensie rzeczy konkretnych, to ostatnio co, rodzice moi, dalekie kraje, postkomunistyczne, Mongolia, bo tam fajnie, ona fajnie się w umyśle odwzorowywuje. Przeszłość rodziców moja, taka no, totalna opowieść, żeby to posklejać do kupy, to żeby się tak dogadać z tym światem, bo na początku to było inaczej. Takie rzeczy. Z pisaniem i rano najlepiej się pisze. Pierwsze 3 godziny po wypiciu 2 porannych kaw, między 7 a 8 wypite i potem od 8 do 12 jest cudownie, kapitalnie się pisze, potem już nie. A pamiętam, kiedyś się kurczę łoiło głównie w nocy. Człowiek czekał na noc, żeby wtedy mu w tej ciemności coś się wynurzyło i mu się tam odtworzy coś na papierze, ale to minęło bezpowrotnie, zdaje się. Teraz wieczór jest już zmęczony, umysł nie działa. Działa rano fajnie, to tak z technologii pisania, ale myślę, że technologia też jest trochę filozofią pisania, że coś się zmienia tak z upływem czasu, inaczej ten czas nam jest dany, rano. Teraz tak patrzę w te okna z tym złotym światłem i sobie przypominam, jakie złote światło, ja w szałas do pracy i moje okna od szałasu na wschód wychodzą. Światło maja między 5 a 6 rano, to jest coś takiego, że niewyobrażalne po prostu. Jakie to jest mocne, ciche i chwytające za gardło. I wtedy się pisze. No, o mamie, o tacie, o Mongolii. Kiedyś inaczej pisałem, po prostu było tak, że przychodziła powieść gotowa, że wystarczyło ją w takiej bezczelnej arogancji zapisać. Człowiek wydawało mu się, że co mu się napisze, to jest dobre, a teraz jest inaczej, że teraz potrzebuje właśnie wsparcia, to, że to jest historia twojego ojca, historia twojej matki, twoja historia, kiedyś cokolwiek, byle badziew i mu się wydawało, że długopis oraz maszyna do pisania przemieniają tak jakąś cudowną opowieść. Ale tak ma być, to wszystko się zmienia. Godziny pracy się zmieniają, że trzeba rano i stosunek do tego, co się robi, się zmienia. Dobrze jest, tak ma być. Na czym to polega wszystko? Się robi. Jedno da się czytać potem, a drugie się nie da. Cała tajemnica.